Biskup był, wstęgę przecinał. Ja też byłem ważny, bo mu nożyczki podawałem na talerzyku biskupowi. I tam taki domorosły konferencję przedstawił mnie w ten sposób. A teraz przed państwem wystąpi dosyć znany aktor Andrzej Grabarczyk. No więc chciałem powiedzieć, że się Grabarczyk nie nazywam. Knora jeszcze nie reklamowałem, zresztą w ogóle mało rzeczy reklamowałem. No bo się reklamodawcom kiepsko kojarzy. Będzie jeszcze dzisiaj o tym mowa. Tym bardziej, że to niedaleko od was, czyli we Wrocławiu się cała rzecz odbywa. Tam podczas tej ceremonii otwarcia tego centrum handlowego zdarzyła mi się taka przygoda, którą zapamiętam do końca życia. Mianowicie, ja witam tych gości, uśmiecham się do nich, dowcipkuję, gestykuluję, no miny stroję, no robię co mogę, żeby mnie słuchali. Oczywiście nikt mnie nie słuchał, bo były promocje i można sobie było masło 2 złote taniej kupić niż zwykle. Ale za to w pakiecie z telewizorem, który było 100 droższy niż zwykle. Ale oni jeszcze nie wiedzieli, co to jest promocja i kupowali jedno i drugie. No i widzę, że dwóch facetów biegnie naprzeciwko siebie, ten taki duży, gruby, drugi taki mały, chudy. Zderzyli się, ten mały wrzeszczy do tego dużego. Panie, co pan robi? Pan mnie stracuje, ja taki malutki, pan taki duży. Na co duży mówi, bardzo pana przepraszam, ale wie pan co, ja w tym rozgardziaszu to gdzieś żonę zgubiłem. Na co mały mówi, a pan wie, że ja też żonę zgubiłem? Na co duży mówi, a jak pana żona wyglądała? Mały mówi, no proszę pana, no blondynka 1,76 m wzrostu, 24 lata, w takiej mini była, piątka sprężysta przed sobą, duże, piękne, niebieskie oczy, a pana żona jak wyglądała? Na co gruby z kwaśną miną powiedział, wie pan co. Wie pan co? Cholera w moją, szukamy pańskiej. Jak państwo widzicie, nawet w centrum handlowym można się bardzo pożytecznych rzeczy nauczyć. Ja a propos pożytecznych rzeczy czytałem ostatnio taką książkę takiego czeskiego autora. Petr Szabach się nazywa. To jest młody czeski literat w moim wieku. Z czego się pani śmiała? Boleśnicy się nie śmiali. To jest czeski literat w moim wieku. On napisał bardzo wiele książek. No, czeski humor, czeska mentalność, no genialne. W Polsce 3 książki zostały przetłumaczone. Jedna z nich to są 3 opowiadania pod wspólnym tytułem. Bardzo łatwy tytuł do zapamiętania, bo tytuł tej książki jest Gówno się pali. Tak jest tytuł. No. Autor w usta dwóch bohaterek jednego z tych opowiadań, dwóch młodych mężatek, pięknych, daje taki dialog. Jedna się pyta drugiej, ty słuchaj, ty widziałaś kiedyś minę swojego męża, jak się kochałaś? Ona mówi, no tak. No jaką ja? Mówi, no wiesz co, tak stał w drzwiach i miał strasznie głupio. Nie wiem, z czego się państwo śmiejecie. Takie śmieszne nie wiesz. Rozumiem, że się kobiety śmieją, ale czemu faceci rechoczą, to już tego nie rozumiem. To jak tak dobrze idzie, to znacie państwo Artura Andrusa? Tak? Tak, no ja też go znam, znaczy mamy wspólnego znajomego. Opowiadał mi ostatnio taką historyjkę, że dwóch przyjaciół się spotkało, jeden do drugiego mówi, ty wiesz, że cię żona zdradza? Mówi, jak mnie zdradza? No zdradza cię, no, a z kim mnie zdradza? No jak to z kim? Z Mietkiem kulturystą cię zdradza, ty to sprawdź. Po tygodniu się spotykają, no i ten zdradzony mówi, ty wiesz, cholera, no zdradza mnie. No jak to odkryłeś? No nie poszedłem do roboty. Wszedłem do szafy, dziurkę sobie wywierciłem, patrzę się przez tę dziurkę, wchodzi Mietek kulturysta, koszulę zdejmuje, tutaj klata taka, mięśnie na brzuchu, bicepsy, ściąga majtki, słuchaj, tam rewelacja, no jak na tych filmach, no po prostu nie mogłem się napatrzeć, coś fantastycznego. Wchodzi ta moja kobieta, rozumiesz, rozpięła stanik, klapła jej tak od razu. Ściągę spódnicę takie coś, mówię, majtki ściągę takie coś, celulity tu wszędzie, słuchaj, tak mi się wstyd wobec pana Mietka zrobiło. No to jest żona, to jest mąż. No jak ja bym żoną, to chciałbym mieć takiego męża. No. O, to jeszcze, wiecie jak takie starsze małżeństwo przyleciało do Nowego Jorku z Australii. Biorą taksówkę, jadą na Manhattan, taksówkarz się odwraca, pytam się, skąd przylecieliście?